Patrzę, czy nagrywa, ale nagrywa. Słuchajcie, moi kochani, zrobiło się widno. Mogę się z wami przywitać. Jest godzina 8, jestem w drodze do Wrocławia. W zasadzie już na końcówce. Mam 25 km do skrętu, a 50 do celu. Także postanowiłam się włączyć. Powiem wam, że tak jak wczoraj świeciło słońce i było ładnie, tak dzisiaj mamy mgły, chmury i przestało padać właśnie, ale to tak jak już jedzie po tej drodze, to jest prosto. Także zupełnie spokojnie. No mam trochę zatkane uszy. Trochę śpiąca jestem. Ale jadymy. Jadymy. Także Petersunia, pełcą do ciebie na Grunwald. Znaczy do Wrocławia. No i zobaczymy, jak będzie się dzień rozwijał, co będziemy robić, jakie jednorożce przyjdą na spotkanie, co się będzie działo. Mam nadzieję, że będzie fajowo, superaście, jak zawsze z wami. Dokładnie tak. A teraz załączam głośno muzykę, będę głośno śpiewała, co by nie usnąć, bo tak jadę, końca nie widać. No i tak, witajcie moi kochani, ja jestem już na miejscu, zostałam wyśniadaniowana, widzę, że mnie średnio widać, może tak, zostałam wyśniadaniowana, zostałam nakawkowana, nakarmiona i zaraz lecimy w miacho, zobaczymy, co się będzie działo. Także na pewno jeszcze jakieś przebitki wam zrobię, a teraz zrobię wam przebitki 4 mordek, cudownych mordek. Cześć Pokemon. Cześć drugi Pokemon. Gdzie są reszta? Gdzie są reszta? Idziemy do Królestwa Jednorożców. Chcieliście, to macie. A one pięknie wyglądały jako jednorożce. No. O, ile miłości w takich łebkach. Jeden tam śpi. O, proszę bardzo. A tutaj jest potrójna miłość. Tak patrzę, że Ewa ma bardzo fajne świeczniki. Nie, takie trochę jak bogini. Tak mi się podoba. A ja przyleciałam ze swoim laptopem. Pewnie nic nie będę nadawać, ale dostałam róg. Ale to pokażę wam w domu. Siedzę sobie u Ewy, bo Ewa poszła z psami na spacerek przed naszym wyjściem. Chyba pojedziemy do Akszona, tak mi się wydaje. Zrobiłam kitkę, bo kitku jest najwygodniejsza. I można będzie akszonować się. Przefajnie. Ładne tło, można było na takim tle nagrywać. Podoba mi się. Ewa ma jak czarownica prawdziwa. Tak jest. A powiem wam, że droga do Wrocławia była bardzo fajna i autentycznie spod domu, tam tak, jeden zakręt, drugi, zjeżdżam trzecim na S8 i potem mam 2 zakręty. Że mam 5 zakrętów, żeby dojechać pod dom. Super. I już znam drogę na pamięć, ale jeszcze jechałam z nawigacją, tak w razie W. Zresztą nawigacja pokazuje jeszcze kilometrów do celu, fajnie się wtedy jedzie. Taka interakcja z urządzeniem. No, fajnie. Także my lecimy, zbieramy się i lecimy. Słuchajcie, tutaj jest też Kik, to jest kumpel mojego Franka, a tutaj wielkość mojego Franka tylko do góry nogami leży.
Wracamy z Akszona z cukierkami i Peter znowu pierwszy, co wylosowała. Ja uważam, że to jest szczur. Kto się ze mną zgadza, łapka w górę. No co to może być innego? Żaba z takim ogonem? Nie, ale szczur to nie jest, to jest to drugie. To coś piżmak. To coś tak łapie na tym, na leniwiec? Drzewie. Nie leniwiec, to drugie. No wiem, które. Nie, to nieprawda. Thank you.
będąc w Wrocławiu. Miś, który jest przysłodkim misiem przytulakiem. Kupiłam taki domek dla kota, jest już złożony, kot używa, zaakceptował, więc fajnie. Na razie to używa mnie kot, bo dawno mnie nie było, 1,5 dnia, wow. Także mamy taki kotek. Dostałam od Asi świeczuszki i takiego pięknego jednorożca w kuli, tylko jest zabezpieczony, żeby się nie stłukł. Wam pokażę bez zabezpieczenia. O, mam taką bombkę z jednorożcem i trochę dzwoni, ale w każdym razie wisi. To sobie odstawię na bok, co by bomby nie ten. Były takie tradycyjne cukierki po 4 zł, więc kupiłam. Kupiłam obrus, bieżnik w zasadzie do nowego wystroju. Więc tak będzie. Kolczyki. Drugie kolczyki. Takie fajne. Małe gumeczki. Zobaczymy, jak się będzie ich używało. Takie Never Ending Story T-Lighty. Zobaczę, może też użyję do wystroju. Od Petersuni dostałam jeszcze Happy Halloween puszkę ze słodyczami. Sreberko to kupiłam dla Bławatka, bo tam są niedrogie. Ma złotko, to będzie miała sreberko, niech robi te runy. Takie opaski do włosów, warkoczykowo-gumkowe, dosyć fajne. Od Petersuni dostałam jeszcze róg bawoli, długi, pręgowany, kręty. Diabełkowaty. I takie fajne lampki, bałwanki ubrane. Bardzo śliczne, ale na prąd, więc ok. Od Michała jednorożec. Piękny, po prostu cudowny. Jednorożec cudowny. I cały stos papierów. Tu jeszcze są naklejki od Petersuni. Taki o. Poczekajcie. O, takie, takie. No to muszę potem wszystko poukładać do naklejek. Kwiatki, ptaszki. 1000 tego. Dwie aplikacje serduszkowe. Za grosze były, wzięłam, ładne. Notes tęczowy. Tęcza Superstar. Planer tygodniowy, który można użyć, kiedy się chce, bo się wpisuje datę. Nabiórkowy, bardzo wygodna rzecz. I papiery. Mam tak, przelecę, jakie są. Tam są niebotycznie tanie te bloczki papierowe, po prostu bardzo. Tutaj papiery wzięłam do drukarki, takie grube. Kolory mają następujące, mają czarny. Zbliżysz? Nie zbliżysz. Czarny, różowy, zielony, takie trochę retro, vintage. Naklejki, Cup of Coffee. No i właśnie tych papierów. Sporo kraftowych. Naprawdę można będzie szaleć, bo to są kraftowe ze złotkiem jeszcze. Co któryś papier. Kropki, kwiatki, tęcze. Rewelacja. I mnóstwo papierów. Też może zrobimy przegląd w ten sposób. Tu widzę, że są takie troszkę podwójne wzory czasem.
drugi jest taki łagodny, dwustronny. Taki. Trzeci jest taki vintage. I ten vintage też jest dwustronny. Będę sobie chyba kartę tej księgi umieszczała na takim vintage'u. Ten jest ładny. Jednostronny. Nie ma... O, cały kot. Nie ma nieładnych papierów. Nie ma nieładnych papierów. O. Tak nieładnie przeleciał. O. No i takie rzeczy właśnie przytargałam. Teraz lecę układać.